Siemanko, guten Morgen. Nie wiem, czy mnie słychać, bo tu strasznie wieje. Myślę, żeby wam wrzucić screena, jaka dzisiaj ma być prędkość wiatru. Bo tam, gdzie chcę dojechać, ma być niby 50. Założę gąbkę, mogę coś zaraz. Widzicie mnie? Dobra. Już do was po drodze trochę mówiłem z miejsc, które były warte uwagi, a zacznę mówić z miejsca, gdzie byłem ostatnio, czyli w Eckernförde, i chciałem wam pokazać ostatnio te stateczki. I tak się złożyło, że jadąc teraz je bardzo dobrze widać. Całe 4 sztuki. Także fajnie, że się udało pokazać. A w ogóle co za misja jest dzisiaj? Dzisiaj zabiorę was w miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. A tak naprawdę w państwie, w którym jeszcze nigdy nie byłem, a jest to Dania. I wybieramy się do Danii. 154 km, jak się nie pomylę, w jedną stronę. Także zabiorę was dzisiaj do Danii. Nie będzie to jakiś wjazd w głąb kraju, ale chociaż żeby przekroczyć granicę. Zawsze można odhaczyć, że się było. Także jadę teoretycznie z bocznym wiatrem. Z powrotem nie wiem, jak to będzie. Pewnie zajadę na 24. Jak zajadę wcześniej, będę zadowolony. Także dzisiaj, jak będę mógł, to wam coś tam będę pokazywał. A wejście przez granicę oczywiście wejdziemy sobie razem. Także do zobaczyska za chwilę. Ostatnio chciałem wam Kilonii pokazać, a dzisiaj nawigacja mi pokazała trochę inną trasę. Ciekawie. Drugi mosteczek i stateczek, ale na stateczek poczekamy sobie. O, żebyście nie wjeżdżali. O, fajnie płynie sobie. Tam jakieś. Kupa też jest. Ale czekamy na stateczek. Czekamy na stateczek. O, tam my byli, tam. Ciekawe, co to takie białe. Boja. Spoko. To nie stateczek. Tam go nie widać. Chodź tu.
Płyniesz pan czy nie? Skitrał się. Jest. No proszę, dokładnie czyścimy pokład. Wody to chyba im nie braknie. To chyba jakiś taki tankowiec. Nie wiem. Ale fajne. No proszę. Ekologiczny na diesla. Alexander St. Jones, żegnamy pana. To jakaś motorówka mała, taka żaglóweczka, i my lecimy tam do Danii. Co, jesteśmy na granicy. Trzeba to zrobić.
Tu mnie jeszcze nie było. No i właśnie przydałby się uchwycik. Także bardzo ciekawie, interesująco wjechaliśmy do Danii boczkiem. Patrzymy sobie na Germanię. Nie, w sumie tak, tam Niemcy. Może będzie jakaś mapka, zrobimy zdjęcie. Kurwa, z Florą do Danii pojechał. Przejdziemy. Idziemy pustko. Patrzcie, kurde. Pyk. Oficjalne drzwi do Danii, jakby się ktoś pytał. Są jakieś mapki. Nie. Trzeba będzie się zaraz wracać. Tu jakieś rzeczy są. A my są tutaj. Tu gdzieś. Tutaj. Nie, dalej nie będziemy jechać. Tu jest jakiś park. O, panie, jakie grzybki tu mają. Jakie grzybki. I jakie ładne, jakieś ładne. Wejdźmy sobie na mapę, bo jeszcze SMS nie przyszedł, że jesteśmy w Danii. No, tu mamy Danię. A tu Woron, kurde, przyjechał, przeszedł granicę. Tada. To samo. To możemy odhaczyć kolejne państwo na mapie świata. Dobra, 163 zrobione. Powrót 155. Na 10.30, na 10.35, na 22.35. Jakbym się nie zatrzymywał i forma by dopisywała, więc wątpię. Czyli będę na 12 albo jutro, a teraz chodzimy kulturalnie sobie do Niemiec. A co? Pyk, zapukamy. Guten Morgen. I kurde, jesteśmy w Niemczech. To jest dopiero zabawa. Nic, idziemy na mostek. Dobra, podjadę.
No nie wiem, zobaczymy. Będę meldował się gdzieś jeszcze za dnia. Także na razie pozdrawiamy. A te buty i to takie tam, takie fajne, to Flensburg, miasto przy granicy, takie większejsze. Ale kuźba, taki był ruch, że 3 na godzinę jechałem. Także też dużo mi uciekło, teraz pojadę obok, żeby to ominąć. Dobra, jedziemy. O. Także zobaczcie sobie, tu Worąse był, przeszedł sobie granicę, zajebiście. Za mną 110 przede mną. Witam Was po raz ostatni dzisiaj. Z bardzo dobrej scenerii, bo drewniackiej. A przed Wami drewno Woron, który ma od 30 km bombę. Zostało mu 52 km. A to dlatego, że kurczę, emocje poniosły górę. To raz, że będę w nowym kraju, znaczy w innym, nie w takim, w którym jeszcze nie byłem. Dwa, ten wiatr, no masakra, no trochę się obawiałem, ale nie myślałem, że aż mi tak zetnie. Już pewnie widzieliście wcześniej, jakie tam prędkości były, jakie mnie napotkały. A teraz sobie właśnie powoli ten wiaterek przestaje, ma zejść niby maksymalnie do 20 km na godzinę, więc nawet jadąc teraz niby pod wiatr, to już nie będzie tak ciężko, ale nie mając siły jest lipa. Także drewno Woron, dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie lajka, jakiego chcecie, suba, wbijajcie na media społecznościowe. Ja dziękuję Wam za to, że weszliście ze mną do innego kraju. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.